Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Redhead i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym to zweryfikuję fakty o rudych kobietach, o rudych dziewczynach, bo sama jestem naturalnie ruda. Znalazłam taki film całkiem niedawno na YouTubie, który nam właśnie przedstawia 30 faktów o rudych dziewczynach. On jest na samej górze, jeszcze go nie widziałam. Oczywiście link do tego filmu podlinkuję Wam pod tym moim filmem. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem niesamowicie ciekawa, naprawdę moja ciekawość sięga już zenitu, także jedziemy. Ja włączam film na swoim tablecie, Wy będziecie go widzieli w tym okienku albo w tym okienku. Zależy, które okienko mi się bardziej spodoba. Dobra, jedziemy. Facet, który został obdarzony rudymi włosami, przegrał życie. Inaczej sprawa ma się do rudych kobiet. O, już na samym początku muszę o tym powiedzieć, że kurczę, jakie to jest dziwne. I czy wy też tak uważacie, że facet, który jest rudy, jest takim przegrywem, a dziewczyna, jak jest ruda, to tym przegrywem nie jest? Powiem wam szczerze, że to chyba wszystko zależy moim zdaniem od gustu. Wiem, że są kobiety, które uwielbiają rudych facetów. Sama znam taką jedną, która ma po prostu bzika, totalnego bzika na punkcie rudych kolesi. Kolesiów? Kolesi. Tak. A są też faceci, którzy uważają rude dziewczyny za paszczury i pasztety i w ogóle jeden w skali 1-10. Także to chyba nie jest do końca tak. Zresztą, no nie, chyba nie. Ale to nie był fakt. Fakty o blondynkach i brunetkach już były u mnie na kanale, także teraz kolejna rude dziewczyny. Przechodzimy do oglądania, tylko na początku chciałbym niektóre osoby ostrzec przed pewną dawką, być może dla niektórych, nieśmiesznego humoru. Rudy kolor włosów mógł narodzić się nawet 40 tysięcy lat temu. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje takie słowo jak gingerfobia, czyli strach przed rudymi. Dobra, no może to nie dotyczy konkretnie dziewczyn, ale strach przed rudymi możliwe, możliwe. Skoro jest coś takiego jak strach przed ciężarnymi kobietami, no to na pewno też jest strach przed rudymi, bo wszystko, co jest inne, co nie jest zbyt często spotykane, może wzbudzać pewnego rodzaju lęk. No zdaję sobie z tego sprawę. Nie byłoby mi miło, gdybym spotkała osobę, która cierpi na lęk, na gingerfobię, na lęk przed rudymi. No nie byłoby to przyjemne doświadczenie i miłe spotkanie zarówno dla tej osoby, zwłaszcza dla tej osoby, ale dla mnie również. Także no to smutne, ale no cóż, no. Rude kobiety są zazwyczaj wredniejsze niż kobiety o innym kolorze włosów. Tu chyba się zgodzę. Szczerze mówiąc, powiem wam, że chyba się z tym faktem zgodzę. To jest trzeci fakt, już taki dotyczący faktycznie bardziej kobiet niż ogółu rudości, ogółu rudych ludzi. Ja jestem naprawdę ruda. I czasem potrafię być ruda też bez powodu. Ruda bez powodu. Jestem naprawdę wredna i czasem potrafię być naprawdę wredna bez powodu. Po prostu od złego dnia, od złego humoru. Ktoś może mnie po prostu drażnić samym sobą i no to zresztą widać po mojej twarzy. Kiedyś moja dobra koleżanka w liceum powiedziała, że gdyby kręcili w Polsce taki typowy amerykańsko brzmiący w amerykańskim stylu film, gdzie wiecie, jest nastolatka i są te trzy złe nastolatki, które ją dręczą, to ja bym była jedną z tych trzech. No taki wyraz twarzy, ale sama taka moja osobowość, moja aura wydaje mi się, że mogę się wydawać ludziom, mogą mnie postrzegać jako wredną. No i faktem jest, że wredna jestem, bywam. Pytanie tylko, czy to ze względu na kolor włosów, czy po prostu na usposobienie. No tego w stanie nie jestem wyjaśnić. No wydaje mi się, że kolor włosów może mieć tutaj jakieś znaczenie. Jedziemy dalej. Czwarty fakt. Są natomiast bardziej szalone, jeżeli chodzi o sprawy po 22 godzinie. Aj, to jest
stały tekst, że kobiety rude to są szalone w łóżku i że nie wiadomo, co one wyczyniają i jakie one nie są szalone. Aż zachrypłam z tego szaleństwa. Nie wiem, czy to kwestia koloru włosów. Wydaje mi się, że w każdej kobiecie tkwi doza szaleństwa. W jednych mniejsza, w drugich większa. Wszystko zależy od temperamentu. Z tym się chyba rodzimy. Wydaje mi się, że kolor włosów nie ma na to większego znaczenia, ale nie będę uogólniała. Mam weryfikować te fakty, oceniając też samą siebie i jak ja w te fakty się wpasowuję, więc w ten czwarty fakt powiem wam, że wpasowuję się też, tak, no tak. 90% facetów w jednej z ankiet odpowiedziało, że nie chciałoby się wiązać z rudą kobietą na dłuższą metę, niemniej na krótką historię, jak najbardziej. No, serio? Naprawdę kolor włosów ma aż takie znaczenie? No powiem wam, że w moim 27-letnim życiu, bo mam 27 lat, spotykałam różnych facetów, różnych chłopaków i naprawdę wydaje mi się, że większa część z tych mężczyzn, z tych chłopaków, mężczyzn, w zależności jaki to był moment życia, była naprawdę zainteresowana takim związkiem na dłuższą metę, tak mi się wydaje, więc zresztą mam męża, więc aż takie miałam szczęście, że natrafiłam na ten niewielki odsetek mężczyzn, którzy chcieliby się związać z rudą osobą na dłużej i nie mieliby z tym do tego żadnych uprzedzeń i w ogóle. Może mam takie szczęście, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Występuje bardzo wiele odmian rudego koloru, na przykład wpadający w pomarańczowy, miedziany, imbirowy czy nawet rudy blond. Rude dziewczyny są nadpobudliwe, a do tego wybuchowe. Gdy przechodzą do rękoczynów, cierpią na tym bardziej, ponieważ mają tendencję do tego, by robiły im się dużo szybciej śniaki na ciele. O tak! Podwójne tak! To był siódmy fakt. Jest podwójne tak! Podwójne tak! Aż się zszokowałam tym natłokiem informacji, które są, jeżeli chodzi o mnie, całkowicie prawdziwe. Jestem mega wybuchowa. No mam duży temperament i to ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Także jestem bardzo wybuchowa, jestem bardzo nerwowa. Bardzo szybko i bardzo łatwo wyprowadzić mnie z równowagi, naprawdę. I tak, mam skłonność do siniaków, naprawdę. Nawet potrafię nawet nie wiedzieć, kiedy coś się mogło wydarzyć, a mam siniaka na pół nogi albo nie wiem. Także tak. Tak, podwójny tak, na siódmy fakt. Rudzielce mają zazwyczaj duże poczucie humoru. Być może dlatego, że uodparniają się na wszystkie zaczepki na temat ich koloru włosów. Tak, mam, nieskromnie mówiąc, wydaje mi się, że mam naprawdę spoko poczucie humoru. Zawsze wszystkich bawiłam, zawsze w szkole byłam klasowym klaunem. Także wydaje mi się, że być może to przez to, że właśnie jestem uodporniona, albo po prostu przez mojego tatę, bo mój tata ma naprawdę fajne poczucie humoru i po prostu mam to w genach. Kiedy się dorasta z takim człowiekiem przez większość swojego życia, do tej pory większość swojego życia, no to wiadomo, że to poczucie humoru się w jakiś tam sposób wkrada w psychikę, o ile można w ogóle tak to nazwać i tak to opisać. Ale tak, no mam poczucie humoru, także z tym faktem też się zgodzę. Tak, dalej. Rude kobiety mają wrażliwsze zęby na niską temperaturę. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jestem ruda, ale znów tak. Mam wrażliwe zęby na niską temperaturę, na wysoką nie, ale na niską tak. Wiecie, no nadwrażliwość zębów i te sprawy, także znowu tak. Czy to kwestia tego, że mam taki kolor włosów, jaki mam, czy kwestia po prostu przypadku? Czy to wy jesteście winne tej nadwrażliwości? Dziewczyny o rudym kolorze włosów przeważnie lubią nieco bardziej pikantne dania niż inne kobiety. I znów tak. Uwielbiam pikantne dania. Uwielbiam.
Gdyby ktoś mi dał do wyboru, czy wolę zjeść coś słodkiego, słodką potrawę, czy potrawę naprawdę pikantną i ostrą, zawsze zdecyduję się na potrawę tą pikantną, ostrą. Naprawdę, ja papryczki w sezonie jesiennym, gdzie ktoś, kto lubi papryki, ostre papryki, wie, że sezon jesienny jest takim kulminacyjnym sezonem, nie wiem, kulminacyjnym momentem występowania naprawdę ostrych papryk, to wie. Papryki chili w ogóle, to wie, że no wie, że wtedy, w tym sezonie jesiennym można te papryki zdobyć wszędzie. U moich rodziców na ogródku są papryki, właśnie takie hodują. Moja babcia takie papryki hoduje. Nie wiem, może mam to też po tacie, bo mój tata lubi ostre potrawy, lubi jak go piecze morda za przeproszeniem. Ja też to lubię. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam płakać. Naprawdę uwielbiam, jak ostrość jest tak mocna, że aż płaczę. Nie wiem, masochizm, nie wiem, ale sadomasochizm. Ale naprawdę uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam wszystko, co ostre, więc znów fakt się zgadza. Naprawdę. Rudym kobietom nie siwieją włosy, tylko z wiekiem nieco bardziej blednieją. No nie wiem, ja siwych włosów jeszcze nie mam, to zweryfikuje czas. Ale byłoby fajnie w sumie nie mieć rudych włosów, byłoby fajnie. Każdy o tym wie, ale nie mieć siwych włosów też by było spoko. Co roku w pierwszy weekend września w Bredzie w Holandii odbywa się Międzynarodowy Festiwal Rudych Włosów. Wow! Co prawda to nie jest fakt o kobietach, ale ja o tym nie wiedziałam, także super. Czyli już niedługo, w pierwszy weekend września, no to za tydzień. Za tydzień od tego momentu, jak nagrywam ten film. Także wow, fajnie. Fajnie, że jest taki festiwal, nawet nie wiedziałam. Niektóre bóle rude kobiety odczuwają silniej niż blondynki czy brunetki. Ale są też takie bóle, które z kolei odczuwają słabiej, na przykład comiesięczny okres. Być może tak jest, że są takie bóle. No tego nie jestem w stanie za bardzo zweryfikować. Zawsze wydawało mi się, że faktycznie jestem bardziej odporna na jakieś rodzaje bólów. Ale w sumie sama nie wiem, nie potrafię tego zweryfikować. Może być też tak, że na niektóre jestem właśnie bardziej wrażliwa. No ciężko, ciężko powiedzieć, no bo ciężko się znaleźć w ciele blondynki czy brunetki i sprawdzić, czy ten rodzaj bólu jest równie silny, co u mnie. No ciężko, ale być może bardzo tak. Trudno przefarbować rudy kolor włosów na inny kolor. Nigdy nie próbowałam, ale może to być też prawda. Może to być też prawda. Ale nigdy nie próbowałam, więc nie wiem. W sumie ani z Zielonego Wzgórza wyszły jakieś tam zielone, z tego co pamiętam w książce. Zielony kolor włosów, kiedy chciała być chyba brunetką, czy mieć kasztanowe jakieś włosy. Więc być może tak. Najwięcej na świecie kobiet leworęcznych ma właśnie rudawy kolor włosów. Ja jestem praworęczna, także sorry, ten fakt, 15 fakt, to nie o mnie, zdecydowanie nie. Najwięcej rudych kobiet w stosunku do innych kolorów włosów jest w Szkocji. Szkocja zatem jest kolebką rudowłosych, Irlandia natomiast zajmuje drugie miejsce. Na świecie żyje 140 milionów rudych kobiet, stanowi to około mniej więcej 2% całej populacji ludzkiej. Jak wcześniej wspomniałem, w Szkocji jest ich najwięcej i jest to 13%, jeżeli chodzi o przelicznik procentowy, a w Irlandii jest to dokładnie 10%. Geny odpowiadające za rudy kolor włosów nie ujawniają się w każdym pokoleniu, w przeciwieństwie do blondynek, których notabene z roku na rok jest na świecie coraz mniej. Zgadzam się, moi rodzice nie mają rudych włosów, więc może to być kwestia tego, że jeden z moich dziadków miał rude włosy, bo wydaje mi się, że tak, albo nawet chodzi o pradziadków. Także tutaj się zgadzam, tak. To był fakt 18, bo tutaj poleciało trochę faktów takich ogólnikowych o kobietach w Szkocji, w Irlandii, jaki odsetek w ogóle ludzkości. Tak, no wiem, wiem, wiem. To wiedziałam, że mało jest rudych ludzi, no spoko, to było wiadomo. Rude kobiety nie wszędzie są rude, jeżeli wiecie, co mam na myśli. No dobra, to jest trochę nie na miejscu.
ten fakt. W sensie, no nie mówię, że źle, że się pojawił, bo wiele osób jest ciekawych, czy rude kobiety są wszędzie rude, tak? Ile razy to pytanie padło w moim kierunku, to aż nie chce mi się liczyć. I tutaj ten pan, przemiły głos pana, stwierdził, że nie wszędzie są rude kobiety. No to w moim przypadku, jak już tak weryfikujemy szczerze, to wszędzie rude kobiety są rude w moim przypadku. Tak. Tak. No przecież by nie było słynnej sceny z lotu nad kukułczym gniazdem, gdyby było inaczej. Hello. Take to sewing my pants shut. But between you and me, she might have been 15, but you get that little red beaver right up there in front of you. I don't think it's crazy at all, and I don't think you do either. I hear what you're saying. Także nie wiem, czy ten pan weryfikował osobiście, czy po prostu tak strzelił, czy może tak po prostu się dowiedział tego faktu gdzieś w internecie, ale sorry, nie. Nie, jeżeli chodzi o mnie, to... Organizm rudych kobiet potrafi sam z siebie wytwarzać sobie witaminę D, potrzebną do życia. Wow, tego to nie wiedziałam nawet. Ej, bez kitu. Naprawdę? Pewnie gdybym zapytała o to swojego lekarza czy coś, to bym nie wyśmiał, że wierzę w takie duperele. Ale skądś to się wzięło? No nie jestem w stanie znów tego zweryfikować, bo nie wiem, czy mój organizm wytwarza witaminę D sam, czy nie. Ale byłoby fajnie, byłoby miło. Rudowłose niewolnice były najdroższe. Niebieskie oczy i rude włosy są najrzadszym połączeniem na planecie. Dajcie znać dziewczyny w komentarzach, czy któraś z was ma takie połączenie. Wow! Ja mam niebieskie oczy. Serio, mam rude włosy, ale jaja. Aż zachrypłam całkowicie. Mam rude oczy, mam rude włosy i słuchajcie, niebieskie oczy. Nie wiem, czy to widać teraz, czy to zobaczycie w tym momencie. Naprawdę mam niebieskie oczy. Więc jestem najrzadszym okazem, jestem białym krukiem, jestem rudym krukiem. Wow. Naprawdę wow. Tego się nie spodziewałam. Jest mi szalenie miło w sumie. Tylko po prostu... Tylko po prostu nie wiem, czy ten fakt jest prawdziwy, no, czy faktycznie takich kobiet, takich ludzi jest najmniej. Ale no, być może tak. Naukowcy dowiedli, że rude dziewczyny kochają się średnio 3 razy w tygodniu, podczas gdy blondynki i brunetki tylko 2 razy. Jacy naukowcy, hello! Sorry, ale ten fakt mnie tak rozbawił. Cześć, jestem naukowcem. O, fajnie, co teraz badasz? Badam, ile razy kobiety uprawiają seks. Rudowłose kobiety, a ile razy brunetki i blondynki uprawiają seks w tygodniu. Być naukowcem. No hello, no co to za... Amerykańscy naukowcy dowiedli. Albo amerykańscy badacze. No serio, co to za badania? Niech się zajmą, nie wiem, lekiem na raka. Dobra, ale jeżeli chodzi o to, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Faktem jest, że no często ja. Ale myślę, że nie częściej niż inne kobiety. Kobiety z innym kolorem włosów, także myślę, że fakt taki pomiędzy, no, bo nie jestem w stanie też sprawdzić, jak to inne kobiety. Dobra, jedziemy dalej. Mimo iż dziewczyny mające rudy kolor włosów mają ich mniej, to włosy te mają znacznie grubsze od innych kolorów włosów. O nie, nie ja. Ja mam może na odwrót, mam sporo włosów, ale są bardzo cienkie, łatwo się plączą przez to, że są cienkie, bardzo mnie to denerwuje, bardzo tego nie lubię. Są bardzo cienkie, zdecydowanie nie powiem, że mam grube włosy, bo one nie są grube. Może i są gęste, bo no, nie czuję jakichś wybrakowań na głowie. Wybrakowań na głowie. Ale na pewno nie są grube, dalej. Nie mam grubych włosów. Rudawe kobiety kilkaset lat temu były symbolem nieszczęścia.
O matko, no tak, tak samo jak Judasz. Kiedyś jeszcze dawno temu w średniowieczu rude kobiety palono na stosie, albo matko, uciekło mi słowo, albo topiono, bo uważano, że są czarownicami, tak, że są od szatana. No, także rude kobiety też są często łączone z wampiryzmem. Także nie dziwię się, że kiedyś były symbolem nieszczęścia. Także mam nadzieję, że jeżeli teraz oglądacie ten film i zastanawiacie się, czy wam przyniosę nieszczęście, to uwierzcie, że nie. Na pewno nie. To są tylko zabobony. Ale pewnie kiedyś, jak mówi pan z filmu, kiedyś pewnie tak wierzono. Dalej. Większość naturalnie rudych kobiet ma brązowe oczy. W pozostałej kolejności szare i zielone. No, czyli niebieskie faktycznie najrzadziej się trafiają, czyli ja jestem najrzadszym okazem. Hello! Dobra, wiem. Wiem, co myślicie. To było głupie. Rude kobiety potrzebują zazwyczaj dużo silniejszego znieczulenia niż kobiety o innych odcieniach włosów. Być może. Jak rodziłam syna, to bolało. I potrzebowałam znieczulenie na już. Także... Być może tak. Tutaj tak, 20 to był chyba 7 fakt. Zgadzam się. Zgadzam się oczywiście. Rude kobiety niestety częściej umierają na raka skóry. Mówiąc częściej, mam tu na myśli aż o 2,5 raza szybciej. To na pewno też jest faktyczny fakt. To znaczy fakt zgodny z prawdą, ponieważ na tym się znam i to już wiem, bo czytam różne artykuły, bo się tym interesuję. Dobra, nie będę już robiła z siebie pajaca. Faktem jest, że rude kobiety, tak jak widzicie, są bardzo blade. No, córki młynarza to mało. Czasem jak siedzę na tle białej szafy, to w zasadzie nie widać... Białej szafy, białej ściany, to w zasadzie nie widać różnicy pomiędzy mną a ścianą. Dobra, no trochę przesadziłam, ale faktem jest, że jestem bardzo blada, blada strasznie. No i rude kobiety zazwyczaj są bardzo blade, mają piegi, ja mam piegi, a takie cery, takie karnacje, no są bardziej właśnie, są wrażliwsze na promienie słoneczne, a tym bardziej na jakieś, wiecie, lampy z solarium itp. itd. Także ja nigdy nie byłam na solarium, bo wiem... Czym to może grozić? Nawet jedna wizyta takiej osoby na solarium czy w solarium to już może być w przyszłości spory problem. Także tak, fakt prawdziwy, zgadzam się. Tylko ogólnie o rudych. Naukowcy niestety nie wiedzą, jak wyjaśnić to zjawisko, ale dowiedziono, że rudowłose kobiety pachną inaczej. Nie wiem, co ci naukowcy znowu wymyślili i nad czym oni tak prężnie pracują, jeżeli chodzi o rudych ludzi, o rude kobiety. Czy pachnę inaczej? Nie wiem. Mój mąż mówi, że pięknie pachnę zawsze, nawet jak nie mam perfum na sobie. Ale czy to kwestia tego, że jestem ruda, czy po prostu miłości? Tego nie wie nikt. Ostatni fakt. Rude włosy mają o około 40% mniej włosów niż blondynki. Słyszeliście to? Rude włosy mają 30% mniej włosów niż blondynki? O matko! Włosy! Jak to możliwe, że macie tak mało włosów? Dobra, wiadomo, nie będę się czepiała. Chodzi o to, że rude włosy kobiety mają 30% mniej włosów niż blondynki. To możliwe. Fakty się skończyły. Było ich 30, tak jak już na początku mówiłam. I powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zaskoczona, pozytywnie zaskoczona tym, że naprawdę wiele faktów się zgadzało z moją osobowością, powiedzmy, ogólnie ze mną. Także naprawdę bardzo taki ciekawy film. Myślę, że każdy mógłby go obejrzeć, gdyby był ciekaw, co tam w trawie piszczy u rudych ludzi. Z tego co wiem, są też filmy o blondynkach i o brunetkach, także jeżeli jesteście którymś typem kobiety, to obejrzyjcie, dajcie mi znać w komentarzu, czy u was też to się w miarę sprawdziło, czy już raczej nie. Ogólnie jestem zdania takiego, że tak naprawdę to wszystko kwestia przypadku i to, że rude jest wredne, no w sumie nie wzięło się znikąd, tak?
No i w sumie jestem wredna. Więc no, coś w tym jest. Nie mówię, że nie, ale może to po prostu być kwestia przypadku też. No bo czy naprawdę kolor włosów może mieć znaczenie jakiekolwiek w osobowości? To by było naprawdę mega dziwne i mega niesamowite. Może tak jest, może nie, nie wiem. W każdym razie fakty są faktami. Sprawdziliśmy, zweryfikowaliśmy wspólnie. Ja przede wszystkim to weryfikowałam jako ruda kobieta. Dajcie znać, co myślicie, jak się zapatrujecie na to wszystko. Życzę Wam udanego dnia, miłego dnia, wspaniałego dnia. Nie chcę mi się już szukać dalej synonimów wspaniałego czy miłego. Także wszystkiego dobrego. Tak. I do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo jest to dla mnie ogromna motywacja i ogrom szczęścia. Każda subskrypcja więcej sprawia, że ruda tańczy jak szel... No dobra. Buziaczki. Pa, pa. Oj, Justa, jaka ty jesteś czasem pusta.